Dlatego w orkiestrze działają osoby niepełnosprawne, to jest 25 osób z upośledzeniem umysłowym, ale razem z nimi działają rodzice, bo tak jest w życiu. Ale nie byłoby dobrze, gdyby osoby niepełnosprawne musiały zrobić wszystko samodzielnie. Dlatego też w orkiestrze działają wolontariusze. A cała ta grupa wspierana jest przez osoby z przygotowaniem muzycznym. Tutaj tą osobą najważniejszą, spinającą działalność jest Mirosława Lipińska, dyrygentka orkiestry i autorka programu aktywizacji życiowej przez muzykę. Vita Activa, program aktywizacji życiowej przez muzykę. Mam taką nadzieję, że te zachowania, które w czasie koncertu ludzie prezentują, że one potem się przenoszą na inne dziedziny ich życia, że jeżeli się znajdą w innym miejscu, również będą się zachowywać adekwatnie do sytuacji. I to jest jakby ta sfera terapii, czy takiego wprowadzenia w życie, takiego wsparcia życiowego, że te zachowania przenoszą się na inne dziedziny życia. I jeszcze nie powiedziałam o jednej rzeczy, o koncentracji, co jest bardzo ważne, bo w muzyce wszystko musi na czas się dziać i bardzo ważna jest koncentracja. I tutaj jest najważniejsza, znaczy największa trudność. Teraz orkiestra cała robi w tym samym momencie dwa uderzenia. To jest trudne do zrobienia w takiej dużej grupie, przy różnym refleksie ludzi, różnej sprawności ruchowej. To jest do zrobienia. Δεύτερη μέρα της περιοδίας. Η δεύτερη συναυλία θα λάβει χώρα στο Ριμάνοφ, 15 χιλιόμετρα μακριά από το Κρόσνο. Το μέρος αυτό είναι χώρος ανάπαυσης που φημίζεται για τις ιαματικές πηγές του. Το σχήμα ξεκινά τη μέρα του με βόλτα στο τοπικό πάρκο. Myślę, że to jest bardzo poważna sprawa, ponieważ właśnie przebywając z sobą uczymy się siebie nawzajem, tak? Rozumiemy i tylko w ten sposób budujemy miłość. A tutaj, w momencie, kiedy możemy tę samą pracę wykonywać, która obu nam daje niesamowitą satysfakcję, jesteśmy niezależne jakby od siebie, każda z nas gra na innym instrumencie, prawda? Każda z nas musi jakiś tam wkład pracy, ale sam fakt, że osoba niepełnosprawna i sprawna może funkcjonować w jednym zespole i obie mamy z tego satysfakcję. To dodatkowo dodaje nam takiego satysfakcji po prostu i fajnego samopoczucia, prawda? Nie. Wszystko, co dobre, jest trudne. Przełamywaliśmy bariery na początku. Barierę spojrzenia na osobę niepełnosprawną. Trwało to kilka lat. W tej chwili zespół już jest znany, jest coraz łatwiej, ale na początku trzeba było zmieniać sposób patrzenia na osobę. Myślę, że to nadal czynimy, żeby pokazywać wizerunek osoby niepełnosprawnej z ogromną godnością. Nie będziemy, tak będziemy. Uwaga i... Nasze podróże koncertowe powodują, że spotykamy się z wieloma różnymi sytuacjami, które niekiedy nas zaskakują.
Po 165 koncertach możemy stwierdzić, że takich stereotypów, które funkcjonują publicznie, jest wiele. No, pierwszy taki stereotyp to to, że kiedy orkiestra przyjeżdża na koncert, goście spodziewają się, że to będzie zespół dziecięcy, bo jest taki stereotyp, że niepełnosprawnymi są dzieci. A zapomina się o tym, że dziecko wyrasta, staje się człowiekiem dorosłym, dojrzałym, ale pozostaje człowiekiem niepełnosprawnym. Dlatego w orkiestrze grają wyłącznie osoby pełnoletnie i wyłącznie dorosłe. I to, że osoby dorosłe, niepełnosprawne prezentują się publicznie, jest też łamaniem stereotypu, że chętnie udzielamy pomocy dzieciom, ale zapominamy o tym, że niepełnosprawni dorośli również wymagają takiej pomocy. Takich stereotypów jest więcej. Takim stereotypem jest myślenie, że osoba niepełnosprawna otrzymała specjalny dar, specjalny talent zamiast pełnosprawności. To jest mit, który powoduje, że uważa się, że osoby niepełnosprawne są utalentowane artystycznie. To tak nie jest. Dla mnie to jest bardzo ważne, bo dzięki takiemu graniu pokazujemy siebie, kim jesteśmy, że ile przygotowań musimy włożyć, ile starań, żeby koncert się udał, ile stresu, ile prób. 4 razy w tygodniu musimy być punktualnie na próbach. Nie możemy się spóźnić, żeby każdy koncert był dobrze zagrany, dobrze przygotowany. I takie bardzo fascynują takie rzeczy. Jestem z tego bardzo zadowolony. A co jest najprzyjemniejsze w orkiestrze? Najprzyjemniejsze w orkiestrze jest, jak myślę, według mnie najprzyjemniejszą rzeczą w orkiestrze jest to, że mogę brać udział w orkiestrze, grać z moimi przyjaciółmi. No i to, że gram różne partie solowe wyznaczone przez panią dyrygent i pana Rysia, to jest, myślę, dla mnie najważniejsze, że mogę brać udział w całej orkiestrze, jeździć, zwiedzać cały świat. Przede wszystkim to jest przede wszystkim sama radość, to, że mogę grać udział w takiej super orkiestrze. Tutaj spotkałam się z niesamowitą życzliwością, dobrem. Dla mnie orkiestra jest pewnego rodzaju odskocznią od codzienności, od pracy. I tutaj znajduję spokój, ciszę, uśmiech, serdeczność. Bardzo dobrze się czuję i niesamowicie dużo satysfakcji i dobra tutaj mogę doświadczać wspólnie z wami grając. Niepełnosprawni krają i pełnosprawni chociaż widzą, co my potrafimy się. My też jesteśmy tacy jak wszyscy. Η ορχήστρα Viva Activa προσπαθεί να αντιταχθεί στα στερεότυπα ώστε να δείξει ότι μπορούμε να ζήσουμε μαζί, να μάθουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις και να μοιραστούμε πράγματα με αξιοπρέπεια, όποιες και αν είναι οι ικανότητές μας. Η συναυλία έχει τελειώσει και είναι ώρα για χαλάρωση. Η γιορτή φτάνει στο αποκορύφωμα, γιορτάζοντας το τέλος της περιοδίας.
Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη Πέμπτη, στις 8, στην επέμπτη.